Fajna Zafira w 1.8 na skórce grzanej z nawigatorem. Z tempomatem. Parfumika niestety nie ma, ale jest komplet zimowy. No co pięknego tu obok stoi. Prądowniki elektryczne. Nie wiem, gdzie widzu pola, ale jest ten. Widzu jest niespokojny. Same prądy. Ten nie. Te same prądy, bardzo ładnie. Okay. Panorama. Taka rzecz. Ładne kółko. Panorama. 10. rok w automacie z nawigatorem, siedzonko grzane. Ma gdzieś przetarcie małe. Tu docyknięte. 7900 euro. Pyk. Tu taki klein mały. Tu taki kracer. Liza, ciao. 220 przyjeździł. A, super samo parkująca przy okazji. Dżuk, co za kolor? Kuga coś tam ostatnio pytał. A nie, nie musi być w napędzie. O właśnie, byle nie ten power shift. Jest manual. Passat 14, rok czerwony. Automatów 2 litrów. Kolega, coś przydeptałem. Nic to. 50 zł komuś spadło. Euro, przepraszam. 9 rok dieslu. Na placek jest tu namiar, oczywiście elegancki. Ktoś pytał 207 w kombi. Kija, to jest jakaś skuwana kija. Automat. Tak jest, to jest to za wielkie, to jest Sorento. Widzę, szuka sportyża dla małżonki. Chcę małżonkę sportyżem uszczęśliwić. No takie mają układy w domu, stąd szczęśliwie jedno ma imię. No dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tutaj na placek jest namiar. Chłopaków teraz nie ma, szukam dla widzów tematu. Kółko jest, tarcza, jak widać, zamontowana. W pornoramie. W pamięciach. W dieslu, w automacie. Mówimy się o cenę, bo czasami ta cena potrafi z sandałów wyszarpać pana Romka. Może dla kogoś szukam takiego tematu. Nie przemierzam, bo po prostu wyślę. Zobaczymy co. Nie znam przede wszystkim ceny. Teraz napiszę do chłopaków. Tarczonik przód, tył i tak dalej. Kto chciał automata? To z kolei... Halo? Telekomunikacja Polska, S.A. Pan Romek. Kto za to...